Jestem w tej chwili w miejscowości Nagórzany, droga wojewódzka numer 889, województwo podkarpackie. I przez miejscowość Nagórzany będziemy mieli nieco ponad 2 km krętej drogi. Przypominam, jesteśmy oczywiście w terenie zabudowanym. Ile tych zakrętów nie wiem, natomiast na znaku było podane, że 1200 metrów, 1,2 km, a więc nie tylko miejscowość Nagórzany, ale jak widzimy również miejscowość Nowotaniec, w to się zapewne złapie, w ten obszar krętej drogi. Kolejny łuk. Teraz nawet będzie łuk z podjazdem pod lekkie wzniesienie. Jeszcze 500 metrów takich niebezpiecznych zakrętów, z czego pierwszy w lewo. Dodatkowo jeszcze, zobaczcie, oznaczony znakiem niebezpieczny zakręt w lewo. Jeszcze w samym zakręcie mamy skrzyżowanie. Miejscowość Nadolany. Jeszcze tutaj powinienem mieć raz łuk i potem jeszcze taką serpentynkę. Teraz mam niebezpieczny zakręt w lewo. Powinniśmy mieć oznakowaną serię zakrętów. Mamy znak niebezpieczne zakręty 3,5 km. Pierwszy zakręt w lewo. Już mam oznaczone skrzyżowanie, więc tutaj autobusu już nie wyprzedzę. Nie ominę. Postał. Natomiast wyprzedzić tutaj też nie mogę, bo przecież na oznaczonym zakręcie wyprzedzać nie wolno. A tu mamy oznaczone zakręty na odcinku 3,5 km. Skrzyżowanie tutaj wokół drogi. Autobus skręca tutaj, jak widzimy, do Woli Sękowej. A my mamy teraz kawałek prostej. Ale oczywiście spokojnie z tą prostą, bo za chwilę znowu będą zakręty, a jak wyjedziemy sobie na górkę, to chyba znowu będziemy mieli fajne miejsce, gdzie będzie można pocieszyć oczy pięknymi bieszczadzkimi widokami. Znowu zakręt.
prawo widzę znak niebezpieczne zakręty. Ciekawe, czy to znowu jakaś seria. Tym razem 3. Pierwszy chyba pokonałem. Pokonuję drugi. Kończy nam się gmina Bukowsko. Kończy nam się miejscowość Nadolany. I znowu 3 zakręty, z czego pierwszy w lewo. Potem następny będzie w prawo, tutaj już widać ten układ drogi. Znowu okazja popodziwiać troszeczkę te przepiękne widoki bieszczadzkie. I 3 zakręt. I znowu seria 3 zakrętów niebezpiecznych, z czego pierwszy w prawo. Jest drugi zakręt w lewo i 3 znowu będzie w prawo. I znowu widzę miejscowość Odrzechowa teraz. Znowu widzę znak niebezpieczne zakręty. Znowu pierwszy mamy w lewo. Tam, gdzie teraz jest ciężarówka. Jest pierwszy zakręt, kawałek prostej, pewnie drugi zakręt i wjeżdżamy w obszar zabudowany, w miejscowość Odrzechowa.